Witam ponownie. Niestety coś mi urwało część filmu. Dowieźliśmy część ładunku. Właśnie pechowa ta misja. A resztę zostawiłem tam. Wywróciliśmy się oczywiście. Zresztą wiele razy podczas dostarczania tych baryłek. Aż się boję tam jechać tak naprawdę. Że znowu wywrócę pewnie. Powiem wam, że jakiś pech mnie dzisiaj prześladuje okropny. Nie wiem, co to się dzieje. Odcinki się urywają. O, spokojnie. Ciężarówki się wywracają. Nie wiem, co to się dzieje. No masz. Tylko brakuje mi, żeby koło odpadło. Jest strasznie zdradliwa ta droga. Już jedną ciężarówkę odstawiłem do garażu. Leżała tutaj w tych drzewach. Pewnie ją przyczepa w dół. A beczki leżą gdzieś tam w tych krzakach. O masz, uważaj, żebyś tam nie zjechał. I postaram się je wyciągnąć. Nie chcę restartować zadania. Drugi raz tego nie przeżyję chyba. Dobra, teraz trzeba uważać. Właśnie tutaj się wywróciłem. No, trzeba uważać. Gdzie jedno koło w ogóle wisi. Dobra, może wycofamy troszkę. O, za mocno. A może tam po prostu zjadę, o, w ten sposób. I tak tam muszę zjechać. Rusz nas tak obróciło. Dobra, spróbujemy, no. Wywrócę się, to się wywrócę, trudno. Już dzisiaj tyle razy się wywaliłem, że nie zrobi to na mnie jakiejś większej różnicy. Tylko utknęliśmy. No dobra, wspomożemy się wyciągarką. Aha. No dzisiaj cały czas mam takie akcje. Nie wiem, co to się dzieje. Nie no, tak to się wywrócimy. Na tyłek się złapiemy. Dobra, spokojnie. Może nie będę się odpinał. Okej. Zjechaliśmy. No dobra. Nie, nie, wcale nie dobra. Dobra, dobra, stój. Nie wiem, czy ja tam przejadę w ogóle. No to nie muszę. Dosyć stromo tutaj jest. Tu już są te beczki. Może po prostu wycofam. A masz. Zaraz wjedziemy do wody. Nie wiem, może to te upały, jestem rozkojarzony. Okej. No i dobra. Ładujemy. Po pierwsze powinniśmy pęknąć, okej. Nie wiem, czy to drugie złapiemy. Coś nam tutaj, drzwi się nie słucha jeszcze do tego. Dobra. I odstawię mi to na pakę. Okej. Jeszcze troszkę. Dobra. Zapakuj ładnie ładunek. Okej.
tym drugim. Złapiemy czy nie? Próbujemy, no. Okej, udało się. Teraz tylko trzeba je wyciągnąć z krzaków. I ładujemy. Podnieś to trochę. Dobra. Wypakowane. Żuraw zwinięty. Teraz chciałbym stąd bezpiecznie jakoś wyjechać. Myślę, że do tyłu będzie najlepiej. Aż powolutku, może z czegoś się złapiemy. Żeby nasze zapędy ograniczała jakaś lina. Okej, okay, mniej więcej tak. No nie do końca tak, ale... O, o, o. Dobra. Teraz jakoś tutaj trzeba wjechać na drogę z powrotem. Może się złapiemy tego drzewa. Właśnie. Złapiemy tam to może, ok. Teraz następne drzewko, nie złapiemy. No dawaj, dawaj. Słaba ta wyciągarka strasznie jest. Przydałaby się już jakaś mocniejsza. Stój. Żeby się głupio nie wywrócić. No, tam nie złapiemy. Może złapiemy się tak. Będę się asekurować. Wrócimy. Dobra, udało się. Dobra, puść już to drzewko. I powiem wam, że napociłem się przy tym zadaniu. Może włączymy sobie niski bieg. Żebyśmy tak się nie rozpędzali. Tutaj trzeba uważać. Powolutku sobie przejdziemy to. Już limit wywrotek na dzisiaj wyczerpałem. W swojej psychice przynajmniej. Dobra. Jeszcze tam na górę trzeba się wczłapać. Co, nie ma siły jechać? Czy coś nas blokuje? Dobra. Nie wiem, czy ten ładunek taki ciężki jest.
No nie chcę tam za bardzo podjechać. Dobra, udało się. No tutaj na pewno blok by się przydał. Potencjału. To jakaś malutka choineczka tylko do pomocy. Już po niej. No już raz tutaj podjeżdżałem, też były problemy, ale nie aż takie. Dobra, złapiemy się za tyłek. Nic nam to nie daje. Z tej strony. Czy coś ruszy? Też nie bardzo. Dobra, spróbujemy wycofać. Może z rozpędu to weźmiemy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Mam, żeby zaczepić o któreś z tych drzew. No dużo pomogło. Dobra, jeszcze cofniemy. Tak. No okej, udało się. No jeszcze kawałek nam został, już asfalt. Mówię, w żadnej grze widok asfaltu mnie tak nie cieszył jak tutaj. Damy radę? Damy. No nareszcie. Straszne to zadanie. Przynajmniej w moim wykonaniu. No uczy ta gra cierpliwości na pewno. Udało się. Ojej. Dwa odcinki na to poświęciłem. Na jedno głupie zadanie. Dobra, mamy coś jeszcze tutaj do wykonania. No nie gadajcie, że tam jeszcze cement jest. Dobra, pojedziemy po niego. Może weźmiemy tą przyczepę po drodze. W tym razie. Ale zmienię sobie porę na dzień, bo... po ciemku może naprawdę łatwo się wykrzaczyć gdzieś tam. Chyba musimy wrócić tą samą drogą.
Jak chcemy wziąć przyczepę. Pojechali tak. Połykniemy przyczepkę. No dobra, zobaczymy po drodze, jak tam dojdziemy. No to z powrotem o tą cholerną drogę. Dobra, powolutku. Na pewno nie będziemy już tędy wracać. Będę omijał szerokim łukiem ten odcinek, jak nic. No nie wydaje się ciężka, ale strasznie podskakuje tutaj ta ciężarówka, no. Tą przyczepkę łukniemy. No, tu jest ten kawałek nieprzyjemny. Spróbuję się za coś złapać. Nie bardzo mam za co. Trzeba się do tych skałek przykleić i tam w dół nie zjechać. No dobra, udało się. Przyczepa tam jest, na dole, tak? Spróbujemy ją wyciągnąć. Nie chciałbym tam na tu zjeżdżać. Dobra, mamy ją. Nie bardzo chcę wysłuchać ta przyczepa. Okej. No coś tam zawadziła chyba. Dobra, spróbujemy zrobić taką akcję. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może jakbyśmy... powoli te kotwice. Aha. Złapiemy się jeszcze o coś. Aha, to wtedy puszcza żuraw. No nic. Musimy tam zjechać. Się znowu wywalę jak nic. Się strasznie jęczę i marudzę, ale... O stój, co ty tak się rozpędzasz mi tam? Nie wiem. Nie słuchasz się ten samochód mnie w ogóle dzisiaj. Dobra. Jak tam wjechać teraz? Tą tyłem najlepiej.
No nie. Ale stoimy. Nie wiem, czy to ja tak dzisiaj jeżdżę. A stąd mnie złapiono i tym żrawem? Nie, chyba za daleko jest. Tu strasznie stromo. On od razu nam leci w dół. No i znowu to samo. Dobra, widzimy się za chwilę z powrotem. Dobra, olałem tamto zadanie. Jadę zbudować most, aby się odprężyć, bo mam dosyć tamtej drogi na dzisiaj. Wrócimy tam kiedy indziej. Najedziemy tutaj ten most zrobić i weźmiemy tą przyczepkę. Na niej są deski. Więc takie zadanko dla relaksu. I myślę, że będzie ok. No, ładna ta zapora. No dzisiaj jakiś pech się trzyma. Dobra, czy przejdziemy tędy? No przejdziemy. Nie no, leciutko. Włączymy AWD. Że dzisiaj to już nic mnie nie zdziwi tak naprawdę. Dobra. Lecimy po nową przyczepkę i z nią będziemy jeździć. Tamtą porzucę. Bo ją wyprodukowali 13 w piątek, nie wiem. O, tutaj u nas jeszcze kawałek. Dobra. Tu jeszcze jakieś zadanko jest, widzę. No ta, mam nadzieję, nie jest w piątek produkowana. Dobra, fajnie. Teraz się ją podczepimy. No nie. Niestety nie. Dobierzemy ją na hol. Tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli się przeładować, aby zaliczyło nam zadanie. Wykryło, że mamy ze sobą drewno. Przejedziemy tędy? O, przejedziemy. No, zaraz zobaczymy, czy zaliczy nam w ten sposób. No towar jest. O, zaliczyło, no proszę bardzo, fajnie.
Dobra, to się w końcu udało. A ten pechowy rybak co chce? Byśmy mu tutaj samochód przywieźli. Gdzie on wjechał tym autem? Może skoczymy w takim razie jeszcze po tą modyfikację. Tak myślę. Zjedziemy tutaj. Bo jakaś kopalnia jest. Przyczepa płaska z rampami. Zostawimy tamtą przyczepkę, co mamy teraz i tu pojedziemy już na... tylko solo. To niech tutaj na nas czeka. Dobra. Wracamy. Zobaczymy, co to za modyfikacja. No niezłe wykopy tutaj porobili. Tam na dole coś jest ciekawego. Oprócz tej przyczepy. O nie. Nie będę teraz po nią zjeżdżał. Gdzie ona w ogóle jest? Nie widać jej. No chyba te skałki ją zasłaniają. Teraz, aby tylko się gdzieś nie wywrócić, jak idiota. No to muszę operować dużo więcej hamulcem. Widzę, że lubię się rozpędzać. Niepotrzebnie. No to niezłe bagno. Czym sobie tu poradzimy? No dobra, jakoś jedziemy. I tutaj chałupę gdzieś mieć, co? Codziennie do szkoły latać. Albo pracy. O, tutaj jest ta modyfikacja, fajnie. No i dobra, mamy. Podwyższenie tego skauta, którego nie bardzo używamy. Okej. Ale bagnisko. Tutaj to pewnie jakieś wiedźmy straszą jak nic. Kierownice. Dobra. To jest jakiś pojazd. Bo myślę, że do niego też podjedziemy od razu. Co z tym pojazdem? Czy to jest jakieś zadanie? Rzeka, nie? Nie. Rybak. Więcej paliwa. Jeszcze ktoś chce paliwa? Oni to z tym paliwem robią. No nic, jedziemy po tą ciężarówkę. No
Może w końcu coś porządnego nam się trafi. No, fajnie wygląda, widać. Ale to jest chyba na szosy jakiś ciągnik. Już nie wiem. Myślałem, że to któraś z tych dużych. I co, możemy się przesiąść? U nas dla nas, czy... Jest cała rozwalona. No nic, holujemy ją. Co to jest? Autostrada. Możemy zmienić silnik. Czy nie? Zawieszenie, nie? Opony możemy na terenowe. Nie ma nawet napędu AWD. Nie wiem, chyba na sprzedaż tylko to się nadaje. Klimatyzację możemy zamontować. Jakieś osłonki. Zderzak. No i malować nie możemy? Nie wiem czemu. No dobra, olać to na razie. Idziemy jeszcze po wóz pechowego rybaka. Na razie zaznaczę to zadanie. Chowy rybak. No i dobra. No to jedziemy. Ale kto wpadł na pomysł, aby w takie miejsce wjeżdżać? Jakimś ciągnikiem siodłowym. Dobra, przebijemy się przez te chaszcze. Może bliżej drzew będę jechał. Aha. Trochę za późno, no to wpadłem. No i pięknie. Nie ma co się złapać ciągarką. No was, spróbuję jeszcze jednej akcji. Czeknęliśmy. Ciągnęli tutaj ramię na całą długość, to możemy się drzewa złapać. Na przykład od tego. Chyba nie bardzo. No niestety nie. Myślałem, że można się łapać tych typ. Nie. No stoimy. No amen.
No nic. Wzięliśmy jedną, zostawiamy drugą ciężarówkę. To tyle, na razie.